Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym nagraniu, podcaście, no bo w sumie to jestem ja i gadam do mikrofonu. I nawet przygotowałem sobie mikrofon pojemnościowy, żeby mój głos lepiej brzmiał, więc możemy nazwać to podcastem. Dzisiaj będziemy eksplorować taką ideę, taką myśl, pewien problem. Zobaczymy, jak to pójdzie generalnie. Przygotowałem sobie tutaj pewne notatki. Mianowicie chodzi o poczucie, że nikt cię nie rozumie. Poczucie, że jesteś jakby nie z tego świata. Poczucie, jakbyś nie przynależał do tego świata. Nie wiem, czy wy doświadczaliście czegoś takiego, takiego uczucia. Może gdzieś w dzieciństwie, może w dorosłości, może później. Chodzi o takie subtelne poczucie, że jesteś sobie sam, trochę jak taka samotna wyspa. Trochę tak pływasz między doświadczeniami, pływasz między odczuciami, między różnymi ideami, ideologiami, poglądami, różnymi ludźmi. Nie do końca jesteś w stanie się w tym wszystkim odnaleźć. Tak jakby nie potrafisz się zakorzenić w tej rzeczywistości, nie potrafisz odnaleźć swojego domu, swojego takiego jednego miejsca na świecie. To może być tak, że siedzisz sobie sam ze sobą i czujesz się zagubiony, a może tak być, że jesteś w towarzystwie innych ludzi, może wśród znajomych, wśród rodziny, może gdzieś na jakiejś imprezie. Może czasami wychodzisz na spacer i tak obserwujesz świat dookoła ciebie i masz wrażenie, kurczę, ja tutaj nie należę, to nie jest moje miejsce. Albo siedzisz na internecie, nie? Scrollujesz sobie Facebooka albo inne social media, albo w ogóle grzebiesz gdzieś tam w internecie i masz poczucie, że tyle tych informacji i nie potrafisz siebie odnaleźć. Albo oglądasz wiadomości, albo cokolwiek innego, nie? I czujesz się taki, no to nie jest moje, nie? Jakby what the fuck, co tu się dzieje? Może być tak, że w dzieciństwie rodzice nie dali ci poczucia bezpieczeństwa albo byłeś gnębiony gdzieś tam wśród rówieśników i nie byłeś w stanie wytworzyć sobie takiego silnego poczucia siebie albo zawsze czułeś, że twoje zdanie nie jest ważne, że musisz się dysocjować od swoich uczuć, bo tylko w ten sposób nauczyłeś się funkcjonować w rzeczywistości. Może być też tak, że jesteś w pewnym sensie unikatowy, masz innego rodzaju osobowość i takie codzienne rzeczy, w których funkcjonują inni ludzie, nie do końca cię jarają i nie potrafisz znaleźć tutaj niczego dla siebie. Taki przykład: osoby intuicyjno czujące z MBTI często mają właśnie takie poczucie, że trochę tak jakby mają swój świat i nie potrafią odnaleźć się w tym wszystkim, co dotyczy rzeczywistości materialnej. Ale zdarza się też na przykład, że w wyniku jakiejś traumy, jakiegoś doświadczenia związanego na przykład ze śmiercią, utraty bliskiej osoby albo jakiegoś kataklizmu, jakiegoś głębokiego problemu, kryzysu, nasza osobowość, nasz umysł się zaczyna dysocjować od siebie i nagle tracimy poczucie kierunku, tracimy poczucie celowości, tracimy poczucie przywiązania do tego, kim byliśmy, tracimy jakby swoją osobowość, nie potrafimy siebie określić i wtedy też czujemy się trochę tak zawieszeni między przeszłością a przyszłością i ta teraźniejszość objawia nam się jako pewnego rodzaju niepokój, jako pewnego rodzaju niepewność w stosunku do tego, jak określaliśmy siebie wcześniej i jak widzimy siebie teraz w naszej przyszłości. Ale może to też być wynikiem duchowego doświadczenia, na przykład medytacji albo głębokiego self-inquiry, gdy zastanawiasz się na temat samego siebie, na temat natury ego, na temat natury rzeczywistości, egzystencji i dostrzegasz tą iluzoryczność percepcji, zjawisk, dostrzegasz to, że życie przemija, że nic nie trwa wiecznie, że wszystko się zmienia, niczego nie można się trzymać, do niczego przywiązywać, bo ciągle wszystko płynie, idzie w nieznanym nam kierunku i w tym wszystkim nasze poczucie tożsamości objawia nam się jako nieskończona, pusta przestrzeń, która obserwuje to wszystko i jest jakby bezstronna i jednocześnie manifestuje się jako to doświadczenie, które mamy przed naszymi oczami. I gdy próbujemy nadać temu znaczenie, to widzimy, że to znaczenie nie potrafi określić siebie w rzeczywistości jako pewien obiekt, do którego wszystko zmierza, tylko jest pewną ideą, jakimś abstraktem, jakąś abstrakcją, która zawsze dotyka czegoś w rzeczywistości, próbuje czegoś dotknąć, ale nigdy w 100% tego nie odzwierciedla. I to wrażenie, ta świadomość tego może dać ci takie poczucie, że nie do końca jesteś w stanie określić siebie wśród różnych idei,
bo dostrzegasz, że każda idea jest po prostu iluzoryczna. A zwykle jest tak na co dzień, że ludzie strasznie przywiązują się do idei przyszłości, do przeszłości, mają swoje własne opinie, jakieś założenia, są często czarno-bieli, tak, w swoim myśleniu, mają czarno-białe myślenie. Nie wiem, czy to poprawnie brzmi. Są bardzo ekstremalni w tych swoich przemyśleniach, brakuje otwartości. Często ludzie są skupieni na sobie, są cyniczni, egoistyczni, tylko patrzą na swoje własne potrzeby. I gdy się to tak dostrzega z boku, to ma się takie wrażenie, że no trochę jakby nie pasujesz do tego, bo jeżeli masz wysoką otwartość, to będziesz postrzegany przez takie osoby jako dziwak, no bo jeżeli dodatkowo jesteś w stanie bawić się różnymi ideami, nimi żonglować, się do nich nie przywiązujesz, to tym bardziej to potrafi bardzo triggerować ludzi, bo ludzie trzymają się strasznie idei i koncepcji i zachowują je dla siebie dosłownie jak takie obiekty, które mają dać im poczucie bezpieczeństwa. I gdy ty nie jesteś do końca przywiązany do tych idei, potrafisz się nimi bawić, żonglować albo kwestionować, to strasznie to ludzi triggeruje. To jest coś, przynajmniej co ja zaobserwowałem, że gdy ma się styczność z wieloma osobami, które właśnie mają taki zamknięty umysł, są strasznie krytyczne, mają dużą tendencję do czarno-białego myślenia, to można mieć takie silne poczucie, że ty nie pasujesz do tych ludzi, że po prostu jesteś inny, nie? I nie potrafisz się z tymi osobami do końca zidentyfikować. Możesz się bawić z nimi ideami, możesz trochę naśladować takie osoby, tak? Możesz czuć się okej z tym, ale nie do końca będziesz czuł, że pasujesz po prostu w takim środowisku. Też kolejna obserwacja to jest to, że ludzie mają ogromny problem z tym, żeby słuchać. Jeżeli masz coś do zakomunikowania, to znaleźć dobrego słuchacza jest naprawdę trudno. To nie znaczy, że tacy ludzie nie istnieją, ale w większości osoby mają z tym problem. No i też trzeba umieć dobrze komunikować siebie, żeby ktoś cię zrozumiał, bo jeżeli masz z tym problem, to nieważne z jakimi ideami byś nie chciał wyjść do ludzi, to po prostu zawsze będziesz źle odebrany, nie? I będziesz miał takie poczucie, że inni ci nie rozumieją, bo po prostu niedokładnie siebie komunikujesz albo nie bierzesz pod uwagę tego, jak inni ludzie cię widzą i twój sposób komunikacji nie do końca pasuje do ich interpretacji, tak? I też do twojej interpretacji i wtedy możesz mieć wrażenie, że komunikacja jest strasznie zniekształcona, bo przekazujesz innym ludziom idee, które z ich punktu widzenia mogą oznaczać coś innego niż u ciebie, nie? I wtedy może być po prostu taki dysonans. Żyjemy trochę w takim społeczeństwie konsumpcyjnym, nastawionym na walkę o uwagę, na swoje własne ego i też ludziom w dużej mierze brakuje takiego współczucia i otwartości. To też jest pewien problem, tak mi się wydaje, że dokładając do tego to, że jesteśmy strasznie uzależnieni od komfortu i od technologii i wystarczy nam w zasadzie komputer i internet, jesteśmy szczęśliwi, tak? I nie zawsze mamy ochotę otwierać się na innych ludzi. To też tworzy taką tendencję, że po prostu każdy próbuje przeforsować swój punkt widzenia i nie chce rozumieć drugiej osoby, nie? To szczególnie jest widoczne w mediach społecznościowych, to ja zauważyłem, że ludzie strasznie osobiście biorą swoje punkty widzenia i stają się mega wrażliwi na jakąkolwiek formę krytyki. To jest jakie jest, nie? Ale może to też dawać takie poczucie, że jesteś niezrozumiany. I to też taka uwaga, jeżeli dużo siedzisz w internecie i masz problem z tym, żeby budować relacje z ludźmi, no to będzie się bardzo mocno uwidaczniać w twoim poczuciu, że jesteś nierozumiany oraz takim poczuciu, że nie należy do tego świata, że tu nie przynależysz. To jest bardzo ważne, żeby potrafić wyłączyć po prostu komputer, zbudować relacje z ludźmi, spotkać się z ludźmi na żywo i żeby pielęgnować te takie kontakty. Nie zawsze o tym pamiętamy. W dzieciństwie jesteśmy uczeni brania relacji za pewnik. Później dopiero w dorosłości okazuje się, kto jest tak naprawdę naszym przyjacielem, tak? Albo okazuje się, że też trzeba jednak włożyć wysiłek w to, żeby te relacje mieć i żeby je utrzymywać. Także taki tip. Stawiam to dla ciebie, do twojego przemyślunku. Wiele osób ma też ogromny lęk przed otworzeniem się, przed powiedzeniem wszystkiego, co myślą, przed byciem autentycznym, to znaczy byciem tym, kim czujesz, że jesteś. Tylko mają takie poczucie, że muszą być idealni i to też jest wywołane takim naszym ogólnokulturowym problemem związanym z perfekcjonizmem, czyli taką silną, neurotyczną więzią z ideałem, który nas cały czas ocenia i krytykuje i każe nam się starać być lepszym. Ja nie twierdzę, że to jest złe, że dążenie do ideału jest złe, ale z mojego punktu widzenia współcześnie ten
ideał, w ogóle wszystkie ideały są bardzo mocno wyolbrzymione. Na przykład w social mediach, tak, jeżeli nie masz sześciopaka, to jesteś automatycznie gruby, bo wszyscy są przyzwyczajeni do wizerunku, że każdy musi mieć sześciopak i w ogóle, gdzie wystarczy po prostu być szczupłym i zdrowym, nie? To jest tylko taki przykład, ale w każdej jednej dziedzinie naszego życia można znaleźć takie absurdy. Na przykład w duchowości, jeżeli nie jesteś w 100% oświecony, tak, jeżeli nie kierujesz się tylko miłością i w ogóle nie jesteś idealny, no to w ogóle nie masz prawa mówić o duchowości. To jest oczywiście taki absurdalny przykład z mojej strony, ale wiecie, takich przykładów to można byłoby mnożyć setki, więc nigdy nie możesz czuć się w 100% pewny siebie i komfortowy z tym, kim jesteś, nie? Ostatnią rzeczą na mojej liście jest to, że ludzie współcześnie mocno przywiązują się do ideologii bardziej niż do takiej głębokiej eksploracji siebie i zrozumienia siebie. Łatwiej jest dać sobie jakąś etykietkę, nalepkę, czy też dać taką etykietkę i nalepkę na drugiego człowieka, niż skupić się na głębszym zrozumieniu siebie czy innych ludzi. Brakuje nam w tym cierpliwości. Brakuje nam cierpliwości w tym, żeby obserwować siebie i swoje zachowania, żeby je analizować. Tak samo brakuje nam cierpliwości, żeby słuchać innych ludzi, rozumieć ich potrzeby, rozumieć ich poglądy, wczuć się w to, co dana osoba sobą reprezentuje. Ja nie twierdzę, że wszyscy tak mają z tym problem. Niektórzy mają wręcz na odwrót, że lepiej rozumieją innych niż samych siebie, ale brakuje tutaj pewnego rodzaju balansu. Jeżeli czujesz się niezrozumiany, jeżeli czujesz się wyobcowany, czujesz, że nie należysz do tego świata, to jest bardzo duża szansa, że masz z tym problem. Że albo za mało uwagi poświęcasz na zrozumienie siebie i taką bezstronną obserwację, albo za dużo poświęcasz na zrozumienie innych ludzi, tak? Za dużo uwagi poświęcasz innym i się wręcz zatapiasz w tym, co inni ludzie mówią lub robią. Że zatracasz po prostu w tym siebie. Albo możesz też mieć na odwrót. Może być tak, że kierujesz się tylko tym, co sam czujesz i sam rozumiesz, a w ogóle masz wywalone na to, co czują, co myślą, co robią inni ludzie, nie? Można być strasznie ekstremalnym w tym temacie i jedna i druga ekstremalność może doprowadzić do takiego poczucia, że nie należy do tego świata, bo zobaczysz, że w każdym z tych ekstremów występuje takie uczucie, że ty jesteś mocno inny od innych ludzi i buduje się taka część narcystyczna, która bardzo mocno chce być zrozumiana, ale nie może być zrozumiana, bo za bardzo utożsamia się z poczuciem bycia oddzielnym, innym, czasami też wręcz absurdalnie wyjątkowym albo specjalnym. I im bardziej się z tym identyfikujesz, tym bardziej czujesz się wyobcowany. I to też może być zbudowane na fundamencie jakiejś krzywdy albo traumy. Jeżeli w dzieciństwie ludzie nie dawali ci uwagi, mówili ci, że jesteś beznadziejny, i teraz masz takie wrażenie, że świat jest ustawiony przeciwko tobie i ty bardzo chcesz czuć się wyjątkowy i robisz wszystko, żeby być wyjątkowy, i okazuje się, że przez tą silną więź, identyfikację z tym, budujesz taką barierę, bo uważasz, że inni ludzie nie są wystarczająco wyjątkowi, żeby sięgnąć do twoich standardów, i skupiasz się bardzo mocno na sobie, ale jednocześnie przy tym czujesz się wyobcowany, bo nie możesz się w 100% otworzyć, nie możesz być autentyczny, bo ten ideał, który sobie ustawiałeś bardzo wysoko, hamuje cię przed byciem autentycznym, nie? I to może cię po prostu bardzo mocno zablokować i zniszczyć psychicznie, tym bardziej, że tego typu doświadczenie potrafi się tak zniekształcić w percepcji, w psychice człowieka i może mieć tak wypaczony obraz siebie, że nawet nie zwraca uwagi na to, że problem, który ma, dotyczy jego narcyzmu bardziej niż świata zewnętrznego. Dlatego warto jest tu to poeksplorować i zobaczyć. I to samo może się objawić właśnie w każdej jednej ideologii, nie? Duchowości, tematach związanych ze zdrowiem, z dietetyką na przykład, z psychologią, rozwojem osobistym. To są takie przykłady, które przychodzą mi jako pierwsze do głowy. W relacjach z ludźmi, pracy, w biznesie, w twoim podejściu do budowania związku, w twoim podejściu do seksualności. Tam wszystko może się po prostu unaocznić jako takie poczucie niezaspokojenia albo takie poczucie, że nie jesteś po prostu kompletny. To tyle, jeżeli chodzi o to wideo, jeżeli chodzi o ten film. Dzięki wam serdeczne za uwagę. Zostawcie łapki w górę, swoje przemyślunki, subskrybujcie kanał, wbijajcie na inne media społecznościowe. Jeżeli chcecie wspierać kanał, na dole są linki i widzimy się w kolejnym
nagraniu. Miłego. Elo, buźkę.